Okej. Reset, drugi reset. Do tego double tapik. Dobra, będzie ostatnia szansa. Teraz bump! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie nowo dodany samochód, czyli Dingo. Generalnie jest to samochód, który może rywalizować z Fankiem, dlatego tutaj od razu pokażę, jak mniej więcej wygląda. Jeden i drugi samochód ma hitbox do minusa. Tutaj z tego, co widzimy, chyba delikatnie dłuższe się wydaje Dingo, natomiast jest to ten sam hitbox, więc pewnie trochę więcej będzie wystawało. Ale to, jak będzie przypasowany hitbox, oczywiście zobaczymy po pierwszym spotkaniu. Co do edycji samochodu, ja sobie tutaj już przede wszystkim na start coś tam porobiłem, ale oczywiście można robić wszystko dowolne. Można robić dowolne kolory, wszystko można tutaj zmodyfikować. Dźwięk silnika też jest bardzo fajny. A domyślne malowania są takie i jeszcze takie. No, powiem wam, że na start już słychać, że naprawdę w grze też bardzo fajnie brzmi to auto. Z tyłu wygląda ciekawie. Z przodu mi się mniej podoba niż z tyłu, natomiast na przodu nie widzimy w trakcie jazdy. Z tyłu wygląda ciekawie, że zauważyłem, że w trakcie boostowania trochę się nam tutaj, no zobaczcie, tak jakby bagażnik otwiera, ciężko powiedzieć, co to jest. No, jest taki sam efekt jak w przypadku między innymi, to znaczy nie taki sam. Po prostu podobny efekt do tego, co było na przykład w aucie Aston Martin. Dobra, spróbujmy, może Grand Pinczek nie podleci. Moc była dobra, generalnie dobrze się czuję tym autem. Jeszcze tutaj nic nie zrobiłem za bardzo, ale jest takie bardzo podobne do Fanka. No myślę, że to może być taka najbliższa konkurencja, ale to jest kwestia też tego, komuś się bardziej, co bardziej się wizualnie podoba. Bo już na samym początku widzę, że to może być bardzo fajne auto pod wpływem grania, pod względem grania. Dobra, wyszukałem sobie nowy mecz, bo tamten przeciwnik strasznie latał na piłę i nie dawał nic zrobić. Także powtórka z rozgrywki. Z rozgrywki? Z rozrywki. Chyba tak się powinno mówić. Dobra, ten już przynajmniej tutaj nam zostawił trochę miejsca. No, dlatego polećmy na... No, to nie było najlepsze, ale nie no, generalnie auto się zachowuje bardzo fajnie. Naprawdę czuję się, jakbym grał Fankiem. Gdyby ten przód był troszeczkę inaczej zrobiony. Chociaż jest to pewnie też jakaś atrapa jakiegoś prawdziwego samochodu. Pewnie jakiegoś z rynku amerykańskiego mi żaden nie przychodzi na myśl. Możecie napisać w komentarzach, co wam przypomina. Bang! Prosto w słupek. Dobra. Boom! Nie no, fajnie siadają pinczy nim, tylko troszeczkę źle ustawiam auto, więc lecę niecelnie. Nawet nie troszeczkę, tylko mocno, ale generalnie siła była. Okej. Reset, drugi reset. Do tego double tapik. Nie no, to było ładne. Double reset, double tap. To jest to, co często na streamkach prosicie, żebym zrobił. I tutaj samochodzikiem wyszło. Nie było to jakoś super czyste, czy tam super zwinne. No ale dalej. Dobra, to polećmy może na jakiegoś... Grand Pincha? Nie, dobra. Zły setup, miałem co innego chciałem zrobić na początku. Oj, on tu jest. Ale jakoś sobie jeździ randomowo, dobra. To ja polecę na sufit. Nie podoba mi się to, że teraz on zupełnie nic nie robi, to... Z tego meczu też chyba będzie trzeba zaraz wyjść, jeszcze sobie na chwilę polatam. Dobra, wiecie co, jak teraz nie będzie lato na piłkę, ziomek, to sobie wyjdziemy, bo takie strzelanie na pustą bramkę to równie dobrze można by na freeplayu zrobić. Okej, już atakuje. Chyba. To strzelmy Kuksir Pincha. O! Masakra! Ale on tego nie obroni. Dobra, ze skrajności w skrajność te tutaj randomy. Dobra, ja sobie jeszcze to strzelę i wychodzimy z tego spotkania, bo przeciwnik się nie rusza. No i dobra, tak oto prezentuje się hitbox. Z tego, co widzimy, wystaje minimalnie z przodu oraz z tyłu, ale jest to tak w granicach normalności. W każdym aucie praktycznie tyle wystaje. Jest git. A, jest to hitbox Fanka, to znaczy Fanka, Octane'a. Nie wiem, czy to powiedziałem na początku, chyba mówiłem, że taki są jak Fenek, więc... Okej, okay. Ostatni przeciwnik z casualowych spotkań, potem sobie już zagramy Ranked'a jeszcze. Nie no, ruszę się gości, proszę. Proszę, nie wiem jeszcze, jakie zagrania możemy przetestować. Polećmy na coś dziwnego. Nie, no denerwuje mnie to, że on się nie rusza. Ruszaj się, nie wychodź. Tyle szukałem tego spotkania. Patrzmy, jak się air dribble sprawuje w tym samochodzie.
Nie no, kontrola jest bardzo w nim fajna, tak? Oczywiście bardzo mało dynamicznie wyskoczyłem, ale dalej bardzo fajnie się nim lata. Nie wiem, czy to jakiegoś Dodge Chargera, czy generalnie Chargera, nie przypomina mi. No ale to już powiedziałem, że w sumie nie wiem i żebyście dali znać, ale jakieś amerykańskie auto generalnie. Okej, polećmy na resetik, into spadnięcie na ziemię. Zwykły double tapik. Jeszcze tutaj na poprawę humoru. Oj. Dobra, zniszczyliśmy go, nawet nie chciałem tego robić. Chciałem piłkę zablokować, ale mniejsza. Okej. Jest potencjał. Za blisko podleciałem i musiałem boostować do tyłu, bo chciałem sobie zrobić takiego fajnego mastiego. No i mi zabrał piłkę, żeby sobie strzelić prawie samobuję. No i kolejny double tapik. Siądzie? Nie, dobra, nie siądzie, ale to moja kwestia, że nierozgrzany jestem na double tapy i jakoś, nie wiem, nie przeczytałem, gdzie się piłka odbije. Natomiast samo auto się wydaje bardzo fajne. No taki fenek, doprawdy, taki fenek. Natomiast aktualnie z tego, co widziałem, kosztuje dużo więcej. Przeciwnik się poddał, chodźmy już na tego rankeda. Zagramy mecz 1v1, oczywiście na poziomie Super Sonic Legend. No dobra, nie takie oczywiście, ale jeszcze nie spadłem, powiedzmy to w ten sposób. Ulala, dobra, może na free play, ale niezły pinch. 120 na godzinę, top corner. No i kolejny ładny gol na free playu. Naprawdę, strasznie długo szukaj gierki. No i okej, znalazło rywala, zobaczymy, jak sobie poradzimy w meczu rankingowym. Tutaj przeciwnik z najwyższej półki, chyba Arab, ale oczywiście nie jesteśmy przekonani. I spróbujmy się skupić. Ja jedynek w sumie, odkąd wbiłem na Super Sonica, to nie grałem, ale... Nie powinno być tragedii, powiedzmy w ten sposób. No, sam początek. Kopnijmy piłkę o tam. I powinno być 1-0, czy nie? Dobra, jest 1-0. Nie no, naprawdę, bardzo fajne jest to auto. Już nie mogę się doczekać podsumowania, bo mam tam parę rzeczy do powiedzenia. A teraz nie jedźmy do wznowienia. Dobra, gościu, wywal się. Okej, udało się obronić. I szybki kontratak. Dobra, nie zdążymy szybko. Ale bruzówka. Dobra, słabe to było. Nie pociągnąłem piłki za wysoko, za nisko uderzyłem. I nas kontruje. Nie no, zawaliłem, ale to była moja wina, bo tym autem fajnie mi się kontroluje piłkę. I tracimy po wznowieniu. Nienawidzę kick-offów. Chociaż, może zaraz polubię kick-offy. Zobaczmy, czy przesadziłem. Oczywiście, że spojenie. Dobra, przebijamy. Jest, dwa do... Nie ma! Halo, proszę cię, gro. Proszę nie skamować biednego Edka. Nie wierzę. Piłka nie chce wpaść. No to jest skam. Ale przynajmniej bronimy. Oj, dobry flick od typa. Ja sobie to tak podbiję. O! No i nie zdążymy się wrócić. Nie spodziewałem się, że on będzie tak skakał ryzykownie, bo to poleciał całkowicie all-in. Nie miał tempa żadnego, jakbym to podbił, to by stracił gola. W sumie nie miał 100% okazji na strzelenie. Zaowocowało to jego zagranie. Chociaż proszę, no nie, nie mogę wykończyć nic. I no nie, no 4-1, ale mnie denerwuje ten mecz. Proszę. Doleć, piło. Dobra, zrobił błąd i 4-2. Ale co do samego auta, to czuję się w nim w miarę pewnie. Wiadomo, że troszeczkę trzeba by też wyczuć. Niestety pojechałem po wznowienie, po które nie powinienem jechać, znając siebie. Ale powiedzmy, że nie wyszło źle. Zaryzykujmy. Liczyłem, że on mnie challenge'uje od razu i poleciałem na raz. Chociaż to też może się udać. Dokładnie, dostał bumpa i strzelam na 4-3. Taka akcja z przypadku, ale zadziałała, ale wracając, czuję się w miarę pewnie tym samochodem. Grając wcześniej fękiem. Fliczek, dobra, 4-4, nadrabiamy. Ponad 100 na godzinę. Fajnie mi się gra tym autem, no nie powiem, że nie. Ale mocno podbił. Udało nam się go uniknąć i kontratak. Proszę, dostał strzała, ale czy to wykończymy? Nie, nie wykończymy tego, ale czy stracimy po tym? To jest gorsze pytanie. Oczywiście, że stracimy. Najgorzej, tam nie miałem boosta, żeby mu skręcić i go rozdemować, bo taki był mój zamiar. Tutaj miał dostać demo, ale skończyło mi się przyspieszenie i straciłem Super Sonica, czyli tą taką maksymalną prędkość. On niech sobie leci. To nie będzie zagrożeniem. Niestety musimy też zaraz strzelić coś, bo czas się kończy.
a jesteśmy w obranie non-stop. Dajemy się zbampować. Dobra, będzie ostatnia szansa. Teraz bump! Tak jest! Bump! Air dribble bump w zerowej sekundzie. Dobra, jedna sekunda do końca. Ale się udało i będą dalej emocje. Fajnie mi się gra tym autem. O! No, dobra, to chyba było jednak zero. Tak szybko zakończonego meczu po dotknięciu piłki jeszcze nie widziałem. Okej, okay, ale fardzo to dotknęliśmy. Zero boosta, ale wiara jest. I tracimy samobuja, najgorzej. Dobra, jestem pajacem, to już udokumentowaliśmy. Mam przeciwnik, miał oczywiście supersonika, mogliśmy wygrać. No dałem ciała, ale samochód jak najbardziej mi w tym nie przeszkadzał. W sensie nie w daniu ciała, tylko w wygraniu. No i dobra, parę słów podsumowania. Generalnie, jeżeli chodzi o grywalność, to moim zdaniem, oczywiście może to być kontrowersyjne, niektórzy mogą mieć inną opinię, ale od momentu wyjścia Fenka jest to chyba najbardziej grywalne auto. Tam zawsze, jak wychodziło jakieś DLC, mówiłem coś w stylu, że niby spoko samochód, fajnie nim można pograć, ale na rankę bym go nie brał. W przypadku tego samochodu jest inaczej. Jeżeli nie grałbym Fenkiem, nawet jeżeli mam Fenka, to dla urozmaicenia mógłbym chętnie pograć tym samochodem rankedy. Po prostu uważam, że jest dobry. Jest bardzo zbliżony do Fenka, taki w zasadzie brat, tylko że inaczej wyglądający, więc trochę urozmaicenia do gry może wprowadzić. Kwestia komuś się, który samochód bardziej podoba. Jeżeli chodzi o wygląd z tyłu, to tutaj naprawdę nie mam nic do zarzucenia. Trochę mi się nie podoba przód tego samochodu, bo jest taki, nie wiem jakby to powiedzieć, taki no widzicie jaki jest. Jeden mi się podoba, drugim nie. Ale jeżeli chodzi o grywalność, to naprawdę tutaj jestem pozytywnie zaskoczony. Mega fajnie mi się nim robi wszelakie zagrania. No jest naprawdę bardzo przyzwoity. Porównywalny do Fenka, co jest naprawdę niesamowitą rzadkością. Od tego 2019 roku, kiedy wyszedł Fenek, nie widziałem samochodu tak dobrze zrobionego. W sensie tak dobrze zrobionego, tak grywalnego. Tutaj jeszcze Kuksir na zakończenie, niestety niecelny. A, i jeszcze jedno, w komentarzu pewnie przypiałem wam link do giveawaya na 1000 kredytów. Zapraszam was do wzięcia udziału. Możecie też zostawić subskrypcję oraz lajka. Ja już nie będę przedłużał. Elo, elo.